Cześć, tu Inga, witam Cię na kanale Skrivanek i dzisiaj porozmawiamy sobie o czasie Future Simple, czyli czasie przyszłym prostym. I uwierz mi, że on jest naprawdę simple, naprawdę prosty, żadnych końcówek ed, żadnych końcówek ing i innych odmian czasownika, zresztą spójrz sam. Zdanie twierdzące rozpoczynamy od podmiotu, później mamy will, czasownik w pierwszej formie i resztę zdania. I will master English thanks to Skrivanek. Or I'll master English thanks to Skrivanek. Co oznacza, że doszlifuję angielski dzięki skrivankowi. And I will be able to communicate easily. I będę w stanie komunikować się z łatwością. I tak na marginesie, co pewnie już zauważyłeś, will możemy skrócić do apostrof LL i z tego skrótu najczęściej właśnie skorzystasz. Zdanie pytające tworzymy przez inwersję, czyli zamianę dwóch pierwszych elementów zdania ze sobą. Tutaj rozpoczynamy od will, później mamy podmiot, czasownik w pierwszej formie i resztę zdania. Przykład, will you go shopping with me tomorrow? Czy pójdziesz ze mną na zakupy jutro? Or, will you text me when you get home? Czy napiszesz do mnie, kiedy dotrzesz do domu? I nasza wisienka na torcie, czyli zdanie przeczące, które rozpoczynamy od podmiotu, później mamy will, not, czasownik w pierwszej formie i resztę zdania. I will not give you my jacket. Nie dam Ci mojej kurtki. Ostatnio zgubiłaś i mi jej nie oddałaś. Możesz również powiedzieć I won't give you my jacket, co również oznacza nie dam Ci swojej kurtki, natomiast mamy tutaj skrót, z którego również możesz skorzystać. Will not... W skrócie want. A mówię Ci o tych skrótach po to, dlatego że Brytyjczycy uwielbiają sobie upraszczać życie i te skróty właśnie im w tym pomagają. No dobra, konstrukcja konstrukcją, ale przejdźmy do sedna. Kiedy zastosujesz czas Future Simple? Zastosowanie numer jeden, kiedy podejmujesz bardzo spontaniczną decyzję. Na przykład, kiedy oglądasz ulubiony serial i nagle ktoś dzwoni, ale Ty nie chcesz przerywać tego serialu, bo jesteś w super momencie, wtedy możesz odebrać i powiedzieć I can't talk now, I'll phone you later. Nie mogę teraz rozmawiać, zadzwonię później. Zastosowanie numer dwa, przewidywania i przypuszczenia, kiedy czujesz, że coś się wydarzy, niekoniecznie musi się wydarzyć, ale ty to po prostu czujesz w kościach. She believes that they will get back together. Ona wierzy, że oni się zejdą. And that he won't cheat on her again. I że on już jej nie zdradzi. A tak swoją drogą, pamiętasz jak na wstępie powiedziałam, że Future Simple jest naprawdę simple? I won't ever lie to you. Nigdy cię nie okłamę. However, I will help you learn English. Ale pomogę Ci nauczyć się angielskiego. Deal? Zgoda? I tym słodkim akcentem przechodzimy do zastosowania numer 3, czyli prośby, groźby, obietnice. Ale o co chodzi i jak to działa w praktyce? Prośby? Will you lend me your car? Czy pożyczysz mi swój samochód? Mój jest w naprawie i muszę coś pilnie załatwić. Or will you book us a trip for the weekend? Czy zarezerwujesz nam wycieczkę na weekend? Bardzo dawno nigdzie nie byłam i tak bardzo chcę odpocząć. Groźby? I won't tolerate such behavior. Next time you will get banned. Nie będę tolerować takiego zachowania. Następnym razem dostaniesz szlaban. Koniec, kropka. A obietnice? I promise I will behave from now on. Obiecuję, że już od teraz będę się zachowywać. Bo nie chcę szlabanu, to Cię posłucham. Mam nadzieję, że już teraz wszystko jasne. Pamiętaj, że po więcej ciekawych i darmowych treści możesz zajrzeć na nasz kanał. Już tam pojawiły się filmiki wyjaśniające czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i wiele innych. I koniecznie odwiedź naszą stronę, do której link masz w opisie i sprawdź nasze kursy, które oferujemy, bo to właśnie one pomogą Ci nauczyć się języka tak na maksa. A my widzimy się już niebawem, także do zobaczenia, cześć!